Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku małpa kryminalne wiadomości, tak jak na ekranie. Zapraszam Was także, aby zapoznać się z rekomendacją innych kanałów. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 28 i 35 lat, podejrzanych o serię kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do samochodów. Przez ostatnie pół roku mężczyźni dokonywali przestępstw na terenie województwa lubelskiego i śląskiego, a ich działalność mogła rozciągać się również na inne regiony Polski. Podejrzani typowali swoje ofiary pod kantorami, obserwując osoby wychodzące z gotówką. Wykorzystywali moment, gdy właściciel pojazdu go opuszczał, zostawiając pieniądze w środku. Posługiwali się specjalistycznym sprzętem, który uniemożliwiał prawidłowe zamknięcie pojazdu, umożliwiając im bezinwazyjne otwieranie samochodów i kradzież gotówki. Łączne straty oszacowano na blisko 100 tysięcy złotych. Aby utrudnić identyfikację ich pojazdu, używali podrobionych tablic rejestracyjnych. Zatrzymanie odbyło się w jednym z hoteli w Lublinie, gdzie policjanci znaleźli narzędzia służące do uniemożliwiania zamknięcia pojazdów, podrobione tablice rejestracyjne oraz część skradzionych pieniędzy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, a także poruszania się pojazdem na podrabianych tablicach rejestracyjnych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do jednego z komisariatów w Lublinie zgłosił się 71-letni mieszkaniec miasta, który podejrzewał, że padł ofiarą oszustwa internetowego. Mężczyzna przez około 2 lata utrzymywał kontakt z kobietą podającą się za obywatelkę Gany, której regularnie przesyłał pieniądze. Kobieta obiecywała, że przyleci do Polski z 15 kg złota, które wręczy mu w prezencie, w związku z czym 71-letni mężczyzna opłacił również jej bilety lotnicze. W dniu planowanego lotu rzekoma 28-letnia kobieta poinformowała, że została zatrzymana na granicy. Miała problemy z przewozem złota przez kraj tranzytowy. Poprosiła więc o przesłanie 65 tysięcy dolarów, które miały pomóc jej wyjść z aresztu i opłacić pozwolenie na przewóz złota. Podróż miała przebiegać przez 2 kraje. Gdy na kolejnym lotnisku zdarzyła się podobna sytuacja i kobieta ponownie poprosiła o pieniądze, mężczyzna zdał sobie sprawę, że może być oszukany i zgłosił sprawę na policję. Łącznie stracił blisko 500 000 złotych. W niedzielne popołudnie w jednej z miejscowości w gminie Sosnówka doszło do tragicznego zdarzenia. 61-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, podczas awantury ugodził nożem swojego syna. Do zdarzenia doszło po wcześniejszym wspólnym spożywaniu alkoholu. W momencie zatrzymania przez policję badanie wykazało u niego niemal 1,5 promila alkoholu. Zgłoszenie o awanturze wpłynęło do dyżurnego komisariatu w Wisznicach przed godziną 14. Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze, którzy potwierdzili, że doszło do ugodzenia nożem. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, a 61-letni sprawca został zatrzymany. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do 20 lat. 10 grudnia policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Łodzi przeprowadzili operację na jednej z posesji w powiecie jarocińskim. Podejrzewając jeden z budynków o bycie miejscem przestępczego procederu, funkcjonariusze siłowo wkroczyli do stajni połączonej z pomieszczeniami mieszkalnymi. Na miejscu zastali i zabezpieczyli ponad 20 ton liści tytoniu i ponad 1800 kg krajanki tytoniowej. Całkowita wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosła ponad 14 milionów złotych. Na poddaszu stajni funkcjonariusze odkryli linię produkcyjną do obróbki liści tytoniu oraz 3 pracujących przy niej mężczyzn. Wszyscy 3 zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu. Na miejscu zatrzymano również 32-letnią kobietę, u której znaleziono 30 gramów marihuany. Ze względu na działanie w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Kobiecie przedstawiono również zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Od listopada 2023 roku policjanci z Wielunia pracowali nad sprawą włamania do samoobsługowej myjni samochodowej na terenie miasta. Śledztwo wykazało, że nieznani wówczas sprawcy włamali się do pomieszczenia myjni, skąd ukradli pieniądze. Straty oszacowano na ponad 8 tysięcy złotych. Śledztwo doprowadziło ich do 4 mieszkańców Kalisza.
14 grudnia policjanci przeprowadzili akcję w Kaliszu, podczas której zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat. W miejscu zamieszkania młodszego z nich zabezpieczono niewielką ilość suszu roślinnego, a narkotester potwierdził go jako marihuanę. Trzeci sprawca, 25-letni mężczyzna, został zatrzymany następnego dnia. Wszyscy trzej trafili do aresztu. Najmłodszy z nich odpowie również za posiadanie środków odurzających. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo kradzieży z włamaniem jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. 5 grudnia policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, dysponując informacjami o potencjalnej dziupli samochodowej w powiecie zgierskim, przystąpili do obserwacji podejrzanej posesji. Po potwierdzeniu, że w garażu na terenie posesji odbywa się nielegalny proceder demontażu pojazdów, funkcjonariusze wkroczyli do działania. Wewnątrz znaleźli skradzione kilka dni wcześniej złodzi Audi o wartości ponad 200 tysięcy złotych oraz fragmenty innych pojazdów. W związku z tym kryminalni zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który był w trakcie demontażu jednego z pojazdów. Dodatkowo na posesji odnaleziono zdemontowane BMW o wartości 150 tysięcy złotych oraz liczne części samochodowe. Wstępna identyfikacja wskazuje, że podzespoły i akcesoria pochodzą z co najmniej dwóch pojazdów utraconych w wyniku przestępstwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie 26-letniemu podejrzanemu zarzutów paserstwa. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 14 grudnia do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie wpłynęło zawiadomienie od mężczyzny, który padł ofiarą rozboju. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Działdowie, gdzie 21-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna podstępem zwabili pokrzywdzonego, a następnie stosując przemoc, zmusili go do oddania pieniędzy. Sprawcy rozboju zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. 15 grudnia Sąd Rejonowy w Działdowie zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztu. Para podejrzana jest o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Dolna granica kary w takim przypadku wynosi minimum 3 lata, a górna może sięgnąć do 12 lat. 15 grudnia po godzinie 13 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie o ataku na starszego mężczyznę na jednej z ulic w centrum miasta. Z ustaleń policji wynika, że do 82-letniego mężczyzny, który właśnie opuścił placówkę bankową, podszedł nieznajomy sprawca, który zaatakował starszego mężczyznę nożem i próbował wyrwać mu saszetkę z pieniędzmi. Gdy atak się nie powiódł, napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, a poszkodowany został natychmiast przewieziony do szpitala. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Dzięki skutecznym działaniom policji szybko zatrzymano 53-letniego mężczyznę, mieszkańca województwa śląskiego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego postawiono mężczyźnie zarzuty siłowania zabójstwa oraz usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Dodatkowo okazało się, że działał w warunkach recydywy, gdyż wcześniej odsiadywał wyroki za rozboje. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. 7 grudnia po godzinie 2 w nocy policjanci Komendy Miejskiej Policji w Łodzi udali się na ulicę Popiełuszki. Zgłoszenie dotyczyło obserwacji dwóch mężczyzn, którzy wycinali katalizator z pojazdu. Po dokonaniu czynu oddalili się w kierunku pobliskich sklepów. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania i wkrótce zauważyli mężczyzn, którzy pasowali do rysopisu sprawców. Jeden z nich został zatrzymany. 34-letni mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, dlaczego przebywa w danej okolicy o tak późnej porze i co chwila zmieniał zeznania. W pobliżu miejsca zatrzymania policjanci odnaleźli dwie torby zawierające wycięte katalizatory oraz lewarek. Aby potwierdzić, kto mógł je tam zostawić, na miejsce wezwano policyjnego przewodnika z psem służbowym. Pies bez wahania podjął trop, który doprowadził bezpośrednio do zatrzymanego, co potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.